Jeżeli macie plik CSV, tak jak ja mam tutaj na swoim pulpicie, to może się zdarzyć, że po otwarciu go zobaczycie coś takiego. Jak widać, Excel nie do końca sobie poradził z tym plikiem. Mogę Was zapewnić, że są tutaj normalne kolumny, tymczasem to wygląda jak jakiś nonsens. I teraz trzeba by było iść z tym do IT albo prosić znajomego, żeby nam to podzielił. Tymczasem jest bardzo prosty sposób, żeby sobie z tym poradzić. I teraz Wam go pokażę. Ok, otworzyłem sobie Excela normalnie, mam pusty workbook. Wchodzę do zakładki Data i teraz jak wejdę do opcji From Text CSV i wybiorę sobie tamten plik, to teraz tak naprawdę zobaczycie, że on zidentyfikował te kolumny, tak? Spojrzał na pierwszych 200 wartości, bo stwierdził, tak, to są te kolumny. Zobaczcie, jak nawet w ładny sposób nam podzielił wartości na te liczbowe, nieliczbowe, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że zostały rozpoznane kolumny. Dlaczego? Dlatego, że on zczaił, czym jest delimiter, to znaczy ustawił poprawny znak, który oddziela nam kolumny od siebie. Spójrzcie, jeżeli ustawię sobie średnik, czyli semikolon, to mam ten obrazek, który widziałem wcześniej, kiedy normalnie próbowałem otworzyć plik CSV. Tymczasem, jeżeli wybiorę przecinek, kolumny odtwarzają się zupełnie normalnie. Teraz można w bardzo różny sposób obrabiać sobie te dane jeszcze przed ich załadowaniem, natomiast najprostszy sposób jest taki, że dajemy po prostu load. I w tym momencie zobaczcie, jak to rewelacyjnie wygląda. Po pierwsze, od razu została stworzona zakładka o nazwie tego pliku. Po drugie, plik CSV został załadowany do przepięknej tabeli. To jest od razu sformatowane jako tabela, która też się nazywa tak jak ten plik CSV. Mamy informację o tym, ile rzędów zostało załadowanych i mamy tutaj, jak widać, taki malutki podgląd na to. Co więcej, jeżeli plik CSV się zmieni, to my możemy kliknąć refresh i te dane zostaną odświeżone. Natomiast to jest często coś, czego nie potrzebujecie. Potrzebujecie po prostu załadować plik CSV do Excela, więc tak robimy to w sposób najprostszy. Jeszcze raz wchodzimy do Data From Text CSV i ładujemy stamtąd, a nie po prostu otwieramy plik CSV za pomocą Excela. A teraz, jeżeli chcecie odpiąć ten plik Excelowy od tego pliku CSV, który siedzi pod spodem, bo na przykład chcecie wysłać ten plik Excelowy do kogoś z pracy pocztą, mailem i nie chcecie, żeby Wam wyskakiwały później powiadomienia, że o, jakieś linki są nieaktywne, to nic prostszego. Klikamy sobie tutaj na ten załadowany pasek i dajemy sobie delete. Jeżeli z kolei przez przypadek byście zamknęli sobie ten pasek, tak jak ja zamknąłem go teraz, to też nie ma problemu, wchodzicie do zakładki Query, która Wam się pojawiła i też możecie tutaj kliknąć Delete. Bo widzicie tutaj podpis Remove this query from the workbook. Jak klikniecie tą opcję, to tak jak widzicie, czy jesteś pewny, że odcinasz to od pliku CSV, on się wtedy nie będzie odświeżał. Tak, odcinam go, nie ma problemu. Tabela zostaje, mam piękną tabelę w Excelu z pliku CSV i w ten sposób to robimy. Nigdy, ale to nigdy nie otwieramy pliku CSV bezpośrednio przez Excela. Zawsze po prostu ładujemy przez Data From Text CSV Import. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Wchodźcie na KaioData. Cześć!